Witam serdecznie. Dzisiaj z panem prezydentem Janem Zbigniewem Hrabią Potockim opowiemy o paru ciekawych, dobrych rzeczach dla Polski. Dzień dobry państwu, witam państwa. Dostał pan wczoraj bardzo ciekawą informację ze Stanów Zjednoczonych. Tak, i to jest właśnie, myślę, że coś najważniejsze w dniu dzisiejszym do powiedzenia dla państwa polskiego, dla narodu polskiego w szczególności, ponieważ sytuacja, która się wydarzyła przedwczoraj i wczoraj w Waszyngtonie, wprawdzie miałem być, ale z innych przyczyn nie mogłem polecieć do Stanów Zjednoczonych, bo jeszcze nie wyrobiłem sobie wizy. To był między innymi jeden z tych powodów. Natomiast wczoraj się dowiedziałem, o godzinie 17:30 przedstawiciele Polonii Polski byli w Waszyngtonie. Oni odwiedzili niższą izbę parlamentu Stanów Zjednoczonych i to, co teraz powiem, to jest bardzo istotne, proszę państwa. Chodzi o ustawę, którą Kongres amerykański przegłosował w grudniu. Chodzi o 65 miliardów dolarów, które się miało należeć Izraelowi, a konkretnie Żydom amerykańskim mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Szanowni państwo, wiele dokumentów, które zostały przesłane przeze mnie do Stanów Zjednoczonych, do pana Edwarda, który on to zorganizował, przepraszam, ale nazwiska nie mogę jeszcze ujawnić, to wkrótce będzie wszystko ujawniane. I rzecz ma się następująco. Jak pamiętamy, my wszyscy Polacy i państwo w szczególności, polski rząd był w listopadzie i w grudniu w Izraelu. I to jest związane z tą właśnie ustawą. Wszystko wskazuje na to, że ta sprawa była dograna w Izraelu. I w drugiej połowie grudnia Kongres amerykański zatwierdził na rzecz Żydów amerykańskich kwotę 65 miliardów. Oczywiście Polacy mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych dotarli do niższej izby parlamentu amerykańskiego, spotkali się również z senatorami, przedstawili dokumenty, jak już powiedziałem wcześniej, które zostały im dosłane. Co się okazało? Okazało się, że Żydzi, którzy byli w Stanach Zjednoczonych, złożyli właśnie do Kongresu skargę na Polskę, że nie otrzymali środków finansowych za reparacje wojenne, za pozostawiony majątek. Otóż, proszę państwa, w 2006 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał wyrok jednomyślnie, że Polska nie ma prawa płacić jakichkolwiek roszczeń dla Izraela, jak i dla Żydów amerykańskich, bowiem w 60 roku jest na to dokument również, który posiadam, który został opublikowany już w internecie, jest dostępny. Aleksa, i jest właśnie w internecie dostępny, każdy może zobaczyć. Ale to nie wszystko. Teraz najważniejsze. Nie chciałbym tutaj powiedzieć w 100%. Powiem to w 100%, gdy dostanę raport ze Stanów Zjednoczonych. Dostanę od moich znajomych, z czego będzie wynikało bardzo jasno, kto spowodował tą nagonkę na Polskę. I tu jest bardzo przykro mi, bardzo przykro, że to, ale powiem, bo muszę to powiedzieć. Oczywiście. Niestety w tą aferę zamieszana jest obecna władza. Nie będę mówił nazwisk kto, ale państwo wiecie doskonale, kto latał do Izraela zarówno w listopadzie, jak i w grudniu. Te osoby ustaliły sprawę rabunku majątku obywateli fizycznych, czyli Polaków, co do tego odszkodowania. Bardzo dobrze się stało, że Polacy w Stanach Zjednoczonych zaczęli się jednoczyć. I bardzo ciekawa informacja. Niejaki pan prezes Szpula, prezes Polonii Polskiej w Stanach Zjednoczonych i ponoć jest szefem Polonii na cały świat, kategorycznie zabronił tej dużej grupie Polaków udać się do Waszyngtonu, aby tą sprawę wyprostować. Stało się inaczej. Polacy pojechali.
byli, rozmawiali, przedstawili dowody, dokumenty. I co się okazało? Okazało się, że Kongres Amerykański został wprowadzony w błąd. Przez Żydów. Przez właśnie państwo Izrael. Ale w tym również ręce maczali ci, którzy tam byli. Nie mówię imienia i nazwiska, bo wiadomo, o kogo chodzi. Szanowni Państwo, jeżeli działa się na kilka frontów, to mamy te efekty, które mamy dzisiaj w Polsce. Tak, z bólem serca o tym mówię, ale uważam, że to jest mój obowiązek poinformować społeczeństwo i naród polski, co się dzieje i kogo żeśmy wybrali. Ja nie ukrywam, sam głosowałem na tą opcję. Tak, bo nie było na kogo głosować. Dzisiaj mamy drugą Rzeczpospolitą Polskę, partię funkcjonującą, zarejestrowaną, zgłoszoną, posiada KRS, posiada wszystkie dokumenty. Wprawdzie rejestracja, jak Państwo pamiętacie, trwała blisko rok czasu, ale w końcu nam zarejestrowali. Chodziło o przepisanie z nazwy na inną nazwę, drugą RP. Proszę Państwa, jeżeli takie sprawy się dzieją, a w Polsce mówi się co innego do społeczeństwa, to ja stawiam jedno pytanie. Dlaczego poza plecami dokonuje się jawnej zdrady państwa polskiego? To jest zdrada. Nie możemy dopuścić do tego, aby ktoś, nie Polak, nie Polacy, wprawdzie mają obywatelstwo polskie, reprezentowali nas na forum światowym. To jest niedopuszczalne. Za coś takiego, zgodnie z Konstytucją z 1935 roku, jest tam wyszczególniony pewien artykuł. Ten artykuł powinien wrócić i jeżeli druga RP dojdzie do władzy, a dojdzie, bo nasze poparcie bardzo rośnie, natomiast Prawo i Sprawiedliwość topnieje. Mówi się oficjalnie, że jest w granicach 15%. Ten rozłam, który powstał w PiSie, tak, bo powstał wielki rozłam. Pan Jarosław Kaczyński ma zamiar rozwiązać parlament i ogłosić wybory znacznie wcześniej. I to mnie martwi. A jeszcze gorsza sprawa. Amerykanie, Polacy, to są Polacy, pytają mi się, czy ta ustawa, którą Jarosław Kaczyński zaproponował, że polskie Polonie nie będą mogły głosować, ona wejdzie w życie. Szanowni Państwo, to jest przestępstwo. Tak, to jest przestępstwo. Jarosław Kaczyński jest naprawdę dobrym politykiem, sprytnym politykiem, ale tutaj się pomylił. Tak, tutaj się pomylił. Nie można odbierać głosu obywatelom polskim. Oni tam pracują, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie. Oni chcą oddać głos, ale Prawo i Sprawiedliwość doszło do wniosku, że druga RP rośnie w potężną siłę i wygląda na to, były to z wypowiedzi niektórych posłów, że druga RP za półtora roku przejmie władzę w Polsce. Tak, przejmiemy tą władzę w Polsce. Ja bym chciał, aby Prawo i Sprawiedliwość niczego już nie robiło. Więcej dla Polski. Jeżeli chcecie ogłosić wybory, ogłaszajcie wcześniejsze. Rozwiążecie rząd, Sejm, Senat. Ale jednocześnie trzeba będzie również ogłosić nowe wybory prezydenckie. Ponieważ, jak wiemy, prezydent jest nielegalnym. Tak, jest nielegalny w Polsce. To samo mówi się na całym świecie. To nie jest tak, że ja coś wymyślam. Szanowni Polacy, ja jestem prezydentem wszystkich Polaków. Tak, wszystkich Polaków. Ale jestem również zwolennikiem tego, że innej narodowości osoby, które chcą mieszkać w Polsce, niech mieszkają. Ale nie mogą się wtrącać w politykę, a zwłaszcza ekonomię państwa polskiego. Niech oni prowadzą interesy, niech płacą podatki, ale z daleka od polityki. Proszę Państwa, jeżeli my, już to któryś raz mówiłem, powtórzę jeszcze raz, nie obudzimy się
nie zaczniemy walczyć o naszą wolność, wolność państwa polskiego i narodu, za chwilę nas nie będzie. Proszę zauważyć, poczynania opcji obecnej rządzącej idzie w jednym kierunku. Spójrzcie, w jak szybkim tempie bardzo się śpieszą. Chcą dokończyć tego dzieła, co zaczęli. Filmy, które my nagrywamy z panem Aleksem, są najlepszym dowodem na to, że ta sytuacja dzisiaj jest już praktycznie tragiczna. Tragiczna dla Polaków, dla nas, dla Słowian, Lechitów. Proszę państwa, nie możemy dopuścić do tego, aby Prawo i Sprawiedliwość zrobiło to, co ma zrobić w planie, bo to jest zaplanowane od 1989 roku. Pan Jarosław Kaczyński osobiście się bardzo wstydzi tego, co powiedział wówczas. Chodzi tu o Magdalenkę. To jest niewiarygodne. Człowiek, który mieni się nie wiadomo kim, że jest wielkim patriotą, jest to nieprawdą. I tutaj postaram się powtórzyć słowa wypowiedziane przez Rejmunda Kaczyńskiego. On to powiedział publicznie, jest to opublikowane w internecie. Cytuję: nie daj Boże, aby moi synowie dorwali się do władzy. Tak, proszę państwa, to mówi ojciec obecnego prezesa Prawa i Sprawiedliwości, czyli Porozumienia Centrum. Niestety, bardzo skrupulatnie jest to robione, co postanowiono w Magdalence. Ja pamiętam doskonale i pan Jarosław też pamięta, bo był wówczas obecny, jak to powiedział profesor Geremek. Polaków ma być 20, maksymalnie 25 milionów. Pan Geremek pięknie mówił przed kamerami, jak to on jest wielki patriota, wielki Polak, ale poza kamerami, proszę państwa, ten człowiek mówił prawdę, że Polacy muszą być wykończeni. Tak, powtórzę to jeszcze raz. To są słowa Geremka. Dalej. Wróćmy do Stanów Zjednoczonych. Pewno, że mam różnego rodzaju dojście do elit światowych. To jest prawdą, nie będę tego ukrywał. Ale dzięki tym właśnie koneksjom, które posiadam na całym świecie, mogliśmy przedwczoraj i wczoraj w Waszyngtonie uciąć tą sprawę. Tak, uciąć. I ta ustawa nie zostanie wdrożona nigdy. Izba niższa parlamentu kategorycznie się wypowiedziała. Były również rozmowy z senatorami w tej materii. Konkretnie było powiedziane. Materiały zostały im wręczone. Zapoznali się z tym i powiedzieli wyraźnie: zostaliśmy oszukani. Zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Ta ustawa nie zostanie nigdy podpisana przez prezydenta Trumpa. Polacy nie mają się czego obawiać. Ja wierzę, że tak będzie, ponieważ to musi się tak zakończyć. I co? I znów Potocki zamieszał. Wygląda na to, że to mi powiedziano: panie Janie, no pan znów zamieszał, myśmy wykonali to, o co pan poprosił. Zresztą to była też nasza inicjatywa, bo chcieliśmy tę sprawę zamknąć raz na zawsze. Ja wyobrażam sobie, jaki ból jest obecnie, u obecnie rządzących, że Polska nie zapłaci tych 65 miliardów dolarów. I proszę zauważyć jeszcze jedno. Rząd polski się pogodził z tym, że zapłacimy. Proszę państwa, pan Szpula, prezes Światowej Polonii Polskiej, jest Ukraińcem z pochodzenia i Żydem ukraińskim, czyli jest Hazarem. To trzeba powiedzieć też jasno i otwarcie. Ja to mówię. Nie obawiam się o nic i nie boję się niczego i nikogo. Sprawa jeszcze jedna. Sprawa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jak wiemy, jesteśmy tam. Pan Duda był dwukrotnie bodajże, ale teraz jest to, co chcę powiedzieć, bardzo interesujące. Otóż, szanowni Polacy,
Juliusz Nowina Sokolnicki został uznany przez Stany Zjednoczone jako legalny prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Tak. Ja mam spotkanie z przewodniczącym sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Moja wizyta będzie prawdopodobnie i na pewno w maju. Do tego o to spotkanie zabiegałem i dzięki właśnie panu Edwardowi i innym Polakom, jak i przyjaciółmi, którzy są bardzo ważnymi i wpływowymi osobami w Stanach Zjednoczonych, dojdzie. Dojdzie do spotkania z sekretarzem generalnym. W pewnych sprawach innych na razie powiedzieć nie mogę, bo nie chcę zapeszać, w cudzysłowie. Ale proszę mi wierzyć, druga RP jest na bardzo dobrej drodze do tego, co rozpocząłem i zakończę. My zakończymy zwycięsko, wygramy. I raz na zawsze zakończy się mówić o tym, że Polacy są tacy czy owacy, czy mordercy. Otóż nie. W drugiej części dzisiejszego filmu wrócimy do Oświęcimia, ale to za chwilę. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o pana Dudę, czy opowiemy o jego ukraińsko-żydowskim pochodzeniu, czy to kiedy indziej? Nie, powiemy. Teraz możemy powiedzieć. Proszę państwa, pan doktor Andrzej Duda z pochodzenia jest Ukraińcem. Jego dziadek był banderowcem. Tak, był banderowcem. Między innymi i on katował naród polski, mordował. Dlatego nie chciał objąć patronatu honorowego nad pomordowanych Polakach przez właśnie banderowców. To wystarcza, mówi samo za siebie. Dobrze, skąd pan to wie? Czy z internetu, z tych paszkwili, czy od ludzi konkretnie? Nie z internetu. Wiem to od osób bardzo bliskich. Z rodziny pana Dudy. Dokładnie. I to jest przerażające. Ja głosowałem na Andrzeja Dudę. Tak, głosowałem. Się z tego nie będę wypierał, bo bym skłamał. Ja nie mam zwyczaju mówić nieprawdę. Mówię otwarcie, bezpośrednio, bez jakichkolwiek matactw czy krętactw. Ja wiem, że po tym wywiadzie te osoby, które piszą negatywnie o drugiej RP, a zwłaszcza o mnie, myślę, że powinny zakończyć, bo nie wypada. Nie wypada pluć w swoje gniazdo, jeżeli się jest Polakiem. Ja odnoszę wrażenie, że to nie są Polacy, to są ludzie. Wiem to na pewno, że są opłacani przez system, jaki to wiadomo, ale niech się opamiętają, bo kiedyś za to zapłacą, poniosą konsekwencje tego, tych fałszywych wywodów, które oni mówią. Ja nie straszę nikogo, bo wiem, że powiedzą, że Potocki próbuje zastraszyć. Nie, proszę państwa, nie straszę. Oni niech robią tą robotę swoją. W pewnym stopniu mi nawet ułatwili, bo poparcie moje znacznie wzrosło. Dzięki opozycji przeciwko panu wiadomo, że to, wiemy, że to, co tu nakręcamy, jest bardzo mocne. W związku z tym, im większe argumenty się wytacza na zewnątrz, to tym większa opozycja będzie. Tak, to jest prawdą. Ale szanowni państwo, coraz częściej mówi się w kręgach partii obecnych o drugiej RP, o prezydencie Potockim, mówi to się po cichu. Bo nie wolno głośno. Nie wolno głośno, to jest tabu. Tak jak powiedziałem kiedyś, są zarzuty przeciwko mnie, dlatego że z jednym z wywiadów w jednej ze stacji powiedziałem, że Polska, Warszawa dostanie reparacje za 1944 rok, zgodnie z czwartą konwencją z 1907 roku. I to potwierdzam. Dostaniemy 850 miliardów dolarów. Szanowni państwo, dlaczego dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość o tym już nie mówi? To jest pytanie. Ja na nie odpowiem. Bo co ma mówić pan poseł Mularczyk? Został skwitowany. Pan Morawiecki, będąc w Niemczech na rozmowach, również
ten temat był poruszony, jak i w Brukseli. Dlaczego o tym się nie mówi? Kogo się ktoś może bać? Mnie? Ja jestem Polakiem z krwi i kości, z dziada, pradziada. To, że społeczeństwo jest po stronie drugiej RP, po stronie wolności państwa polskiego, jak i narodu, to jest inna sprawa. Tak, wróćmy do pana Sokolnickiego. Ktoś mi przysłał link do archiwum rządu na uchodźstwie i to jest na oficjalnej stronie gov.pl, czyli państwowej stronie. Tak. I tam prześledziłem różne ustawy i dekrety, które były wprowadzane w latach tam od 50. do dalej, żeby sprawdzić, jak to jest z tym prezydentem Zalewskim i dalej. Więc nie ma w ogóle tam żadnych dekretów tego trójgłowego prezydenta nielegalnego, czyli Anders plus tam dwóch. Tak. Cały czas od roku 1947 do 1972 są dekrety Augusta Zalewskiego. Tak. I dopiero po śmierci Augusta Zalewskiego następuje ten przekręt, gdzie uznano testament Zalewskiego w kwestii mianowania Stanisława Ostrowskiego na następcę, a w ogóle zapomniano o Sokolnickim, tak, który był później mianowany. W związku z tym, tak jak zasada obowiązuje, że testament późniejszy jest prawomocny. Tam chodzi chyba o 3 dni, jak pamiętam, czy o 2. Nie, o parę miesięcy. O parę miesięcy, tak. Parę miesięcy, natomiast różnica w ich mianowaniu legalnym, tak, i nielegalnym wynosiła 3 dni. Tak, czyli najpierw był mianowany Sokolnicki. Sokolnicki, a 3 dni później był Ostrowski. Ale testament był o wiele miesięcy wcześniej, na Ostrowskiego, a później Sokolnickiego. Tak, zgadza się. Proszę Państwa, słusznie tutaj Pan Aleks zauważył, istotnie tak było. I proszę zauważyć, można zrobić nawet wykresy, porównać daty. Tutaj Pan słusznie powiedział, porując datami, tak było i tak jest. Pan Juliusz Nowina Sokolnicki był legalnym prezydentem II Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Oczywiście generał Anders nie mógł dogadać się z Sokolnickim, jak żaden, jak i każdy inny. O dlaczego? Dlatego, że Sokolnicki chciał wypowiedzieć wojnę Rosji. I on był zwolennikiem, że należy odebrać. Przecież, proszę Państwa... Kresy wschodnie, tak? Tak, tak, no oczywiście, że tak. Bo taka była umowa wcześniej z generałem Sikorskim, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone uderzą na Rosję po rozprawieniu się z Niemcami. No stało się inaczej, jak wiemy, zresztą Churchill nas zdradził, tak samo jak i Ameryka nas zdradziła, bo to nie jest tak, jak mówi dzisiejsza literatura, dzisiejsza historia. Są kulisy. Kulisy są bardzo interesujące, ciekawe, ale nie będziemy rozwijać tego tematu, bo to można wszystko czytać w internecie. Jest to bardzo dobra publikacja i zachęcam do zapoznania się z tą literaturą. To jest literatura, już to historyczna, rzadko kiedy ujawniana przez polityków. Politycy zazwyczaj od tego odchodzą. Ale czy... jaka literatura konkretnie? Dokumentacja całej sytuacji, która miała miejsce odnośnie zaatakowania Rosji. Plany były przygotowane przez armię polską. Ale to chyba nie jest dostępne. Proszę? To jest dostępne? Ja dziś trafiłem, ale nie pamiętam, w internecie. Natomiast, jak Państwo wiecie, jestem w Londynie bardzo często i rozmawiam z ludźmi na ten temat. Są dokumenty, ale przede wszystkim nawet nasza telewizja publiczna podała bardzo konkretnie, że rzeczywiście generał Sikorski dostał obietnicę od premiera Churchilla, że po wygraniu wojny z Niemcami zostanie stworzony nowy front i pójdziemy na Rosję. Stało się inaczej. I to, co się stało, to mamy ten efekt po dzień dzisiejszy. To jest tragedia. Ale z drugiej zaś strony, proszę Państwa, wiadomo, że Rosja również na nas uderzyła z drugiej strony. Ponieważ były to obietnice, dlatego Sikorskiego zamordowano. Sikorskiego musiano zamordować, zresztą to mówią Polacy, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko Polacy, bo i Anglicy, którzy się interesują czasem od sprawą II wojny światowej. Sikorski otrzymywał wszystkie dokumenty, jakie chciał od Churchilla. Churchill się na wszystko godził. Tak, na wszystko się godził. Dopiero później wyszły niesnaski, pojawił się Anders,
który uwalniał Polskę nie w tym kierunku, w którym powinien. On pilnował złóż ropy Wielkiej Brytanii. Przecież to prostsza droga była pójść bezpośrednio do Polski, a nie dookoła. Trafili do Londynu, gdzie zostało później to wojsko rozpuszczone. Część wracała, zresztą pan Anders to ma krew na rękach. On wysyłał oficerów, którzy byli tutaj w Polsce wyłapywani i mordowani. Takich wypadków jest bardzo wiele. A dokładną prawdę państwo zobaczycie po wyborach, bo dopilnuję tego, aby ta cała prawda o panu Andersie wyszła na jaw. Zrobimy wywiady z ludźmi, którzy powiedzą faktycznie, jak było. Jeszcze te osoby żyją. Jak również powiedziałem w jednym z wywiadów, że będzie wnuczka Andersa, tak będzie, z tego pierwszego związku małżeńskiego. Ta pani ma swoje lata dzisiaj i muszę powiedzieć, że nawet nie nazywa się Anders, bo matka rzekła się tego nazwiska całkowicie. Po prostu nienawidzi swojego dziadka. Oczywiście to, nienawidzi dziadka za te upokorzenia, jakie oni doznali. Miał dwoje dzieci. Szanowni Państwo, to jest karygodne, aby w ten sposób postępować, nie przyznając się, wyrzucając ją, grożąc jej, żeby nie zajmowała się tymi sprawami. A jak wiecie, na Łobiance miał już drugą panią, jakąś tam piosenkarkę, z którą spłodził obecną panią senator Annę Marię Anders. To jest znak zapytania w ogóle, cała ta historia. Nie będę tego komentował, bo i po co, przyjdzie czas, co tą sprawę będziemy rozliczać. Bo w ogóle musimy rozliczyć całą tą historię, która była, bo druga Rzeczpospolita Polska żyje, jest prężna dzisiaj i silna. Musimy pokazać światu prawdziwą prawdę, jaka jest. A ona jest wiecznie żywa. I jeszcze jedno. To druga RP ma obowiązek podpisać, zawrzeć pokój z Niemcami, bo nadal jesteśmy w stanie wojny. Bardzo ciekawa rzecz, panie Aleksie. Doszły mnie informacje, że z tego czasu rząd polski chciał zawrzeć pokój, podpisać pokój. To już Mazowiecki też o tym wspominał. Niestety prawo międzynarodowe zabrania, ponieważ Polska nie ma ten rząd. Trzeciej RP nie ma nic wspólnego z drugą RP i zgodnie z prawem międzynarodowym nie można było tego zrobić. Ja mam tą ciągłość zachowaną, my podpiszemy zawarcie pokoju i wiadomo, zgodnie z konstytucją, po zawarciu pokoju 3 miesiące zdymisjonuje rząd, ogłoszę nowe wybory, tak samo i prezydenckie. To mówi konstytucja bardzo wyraźnie, ja jej przestrzegam. Taką, która jest obecnie, jest nielegalna, więc nawet o niej nie mamy co mówić. Nie wolno o tym paszkwilu mówić. Zresztą sam Kaczyński, jak i Duda powiedział wyraźnie. 3 maja to powiedział właśnie Andrzej Duda przed Zamkiem Królewskim w Warszawie. Jest nielegalna konstytucja. Proszę Państwa, w jakim my państwie żyjemy? Ale ja Państwu wytłumaczę jeszcze jedną sprawę, bo byłby mnie w porządku w stosunku do samego siebie. Te ustawy, to prawo, te urzędy skarbowe, to wszystko, co jest, to jest nielegalne. To jest nielegalne. I o tym ten rząd wie. Ten rząd robi wszystko, nie tylko ten, ale wszystkie rządy. Bo za to nie ma odpowiedzialności żadnej. Żadnej. To jest bezprawie. Dlaczego nadal mówi się o artykułach konstytucji, na podstawie danej konstytucji, jakiej konstytucji, nieistniejącej, a przecież konstytucja 1935 roku jest i jest zatwierdzona w 1998 roku przez Senat jako legalna. Są wyroki wydawane na podstawie tej konstytucji. Więc to, co ja mówię tutaj, nie mówię nieprawdy. Gdybym mówił nieprawdę, już dawno by mnie zamknięto za sianie wrogiej propagandy w polityce. Znaczy nie, gdyby pan mówił nieprawdę, to by o panu mówiono więcej, żeby pana rozpropagować, żeby pan wyszedł na... No można i tak to... A tak to się milczy, określić. Bo jest to niewygodne. Tak, natomiast jak państwo zauważyliście,
nigdy nie powiedziałem jednego zdania, które byłoby wątpliwe. To, co mówimy, o czym mówimy z panem Aleksem i z innymi stacjami, wolnymi stacjami, to jest szczera prawda. Co więcej, to łatwo sprawdzić, bo każde kłamstwo ma bardzo krótkie nogi, zwłaszcza w polityce. Do historii można dojść. W IPN-ie jest opisane wszystko perfekcyjnie. Przecież trzeba też powiedzieć o profesorze, który napisał prawdę w miesięczniku Historia. Państwo, Polska jest państwem nielegalnym, bezprawia. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość powinno poddać się. Nie wygracie z Polską, z narodem Polski. Wiemy i wszyscy wiedzą, kim jesteście, do czego dążycie. To się wam nie uda. I apeluję do was. Zostawcie tą Polskę w spokoju. Panie Jarosławie Kaczyński, niech pan się opamięta. Ja wiem, że pan ma swoje lata, wiele już nie pozostało. Niech pan nie krzywdzi innych, bo ktoś za to będzie musiał zapłacić. W przyszłości, niedalekiej przyszłości. To nie jest tak do końca też, bo musi być Trybunał Stanu powołany, należyty. O tym mówiliśmy już. Mówiliśmy o tym, oczywiście, no. Że tak. To jest linia władzy pochodząca od Stalina. Ta trzecia. Ale w dalszym ciągu mamy PRL. Przecież się nic nie zmieniło. Trzecia RP to jest Polska Rzeczpospolita Ludowa. Tak. Proszę Państwa, nic się nie zmieniło. I o tym mówią nawet niektórzy urzędnicy, którzy znają tą prawdę. Ja często się spotykam z różnymi ludźmi i oni mówią o tym. Mówią, panie prezydencie, niech pan położy kres temu, co się dzieje. Bo my mamy dzieci, my chcemy, aby te dzieci żyły w dobrobycie. Polska jest najbogatszym państwem tej części Europy i trzecim miejscem na świecie. Dobrze, no to ludzie mówią, niech pan coś zrobi. No to teraz proszę powiedzieć, co pan robi. Proszę państwa, 14 i 15 kwietnia o godzinie 12 w Kazimierzu nad Wisłą, w Kazimierzu Dolnym jest zebranie drugiej RP. Będziemy tam ustalać program dalszej działalności związanej z wyborami, które nadchodzą. Będziemy wybierać również kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów, których będziemy później bardzo szeroko reklamować. Nie ukrywam, że najbardziej nam zależy na zdobyciu Warszawy, tak. Ale wie pan, jest jeden mankament, bo tutaj się okazuje, że ostatnio miał spotkanie prezes, czy kierownik, czy dyrektor, ten, którego postawił tam Jarosław Kaczyński z Pracowej Komisji Wyborczej, mieli spotkanie, omawiali zasady tworzenia, jak to będzie przebiegało. To, co wiemy, brakuje 600 milionów złotych na te wybory. To też powiedziała publiczna telewizja, ja to powtarzam. Co wiem z telewizji. I to mnie martwi, bo jak wiemy, Jarosław Kaczyński powiedział w pierwszym swoim wystąpieniu, jak objęli władzę, my tej władzy już nigdy wam nie oddamy. I to proszę sobie przypominać, gdy będziecie przy jakichkolwiek urnach wyborczych. Jarosław Kaczyński nie żartuje. Jarosław Kaczyński mówi, że tej władzy nie oddamy, bo nie chcą jej oddać. Chcą skończyć Polskę całkowicie. Dobrze. Czyli to, co dalej będzie tam w Kazimierzu, to dopiero się okaże, nie będziemy tu wróżkami, więc będzie to robocze spotkanie, drugiej RP. Teraz pojedźmy na chwilę do Oświęcimia. Tutaj pokażmy może najpierw relację z soboty. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym jesteśmy jako prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej. Z tyłu za nami jest ściana śmierci, gdzie rozstrzeliwano więźniów. Jest to straszna sprawa, to co się tutaj działo w latach, w roku 40 do 44. Miliony ludzi różnej narodowości zginęło, zostało w sposób bestialski zamordowani i następnie spaleni. Oczywiście, dlaczego tutaj mówimy, ten wywiad tam właśnie nie wolno tego filmu było nakręcić z uwagi na poszanowanie tego, co się działo. Ja to doskonale rozumiem. Szanowni Państwo, tu w Oświęcimiu zginęło około między 600 a milion Żydów. Oczywiście pozostałe dziesiątki milionów, kilkanaście innych milionów
wśród Polaków, oczywiście byli to Polacy, jak i obywatele innej narodowości. Różni to byli ludzie, którzy zostali w sposób bestialski zamordowani w tym obozie niemieckim śmierci. Tak, to jest obóz śmierci niemiecki. Za nami widać grupę Polaków, jest tu bardzo dużo ludzi, którzy również ubolewają nad tą tragedią tysiąclecia. Co tu dużo mówić? Wiemy jedno, że Niemcy byli jednak zbrodniarzami. Nie ma litości dla nich i nie może być żadnej. To, że przyznają się do tego, to jest chwała im. I tutaj można z nimi prowadzić jeszcze rozmowy. Natomiast to, co się dzieje w Izraelu, którzy mówią, że są to polskie obozy śmierci, obozy zagłady, jest to nie do wybaczenia temu narodowi. Oni doskonale wiedzą, kto za tym stoi i kto dokonał tego zbiorowego mordu. To jest miasteczko, można powiedzieć, wybudowane do celów wymordowywania społeczności światowej, ludzi różnych narodowości, więc nie mówmy o tym. Proszę Państwa, tam na tej ścianie śmierci jest flaga izraelska, tam wprawdzie są łącznie 5 masztów, ale wisi tylko jedna. Uważam, że powinna również wisieć flaga Polski. Tak, Polski, bo to jest na ziemi polskiej, nie na ziemi izraelskiej. Nie rozumiem, dlaczego naród izraelski, Żydzi, tak szkalują Polskę, twierdząc, że to Polacy ich mordowali. Przecież jest to nieprawdą. W okolicach Oświęcimia, proszę Państwa, jest 47 punktów, gdzie były tak zwane oddziały oświęcimskie, gdzie również mordowano społeczność narodu całego świata. Powtarzam jeszcze raz, Niemcy są winni tego zbiorowego mordu. Tutaj palono ludzi na wpół żywych. Tego nie można wybaczyć. Historia im tego nie wybaczy, świat również. Żydzi, jak oczywiście, również są tutaj wymordowani, ale Niemcy muszą ponieść zasłużoną karę za wymordowanie tyle milionów społeczności światowej. Za to muszą ponieść sankcje finansowe i na pewno będą płacić. Polska będzie się domagała wszelkich reparacji od początku do samego końca. Proszę Państwa, musimy kończyć, bo grupa poszła. Musimy być w grupie. W późniejszym terminie dokręcimy jeszcze uzupełnienie co do tego wydarzenia w Oświęcimiu i o dalszej historii. W każdym razie to nie należy do żadnych przyjemności. Oglądamy to, naprawdę jest bardzo przykro. Należy współczuć wszystkim. Dziękuję Państwu za uwagę. Będziemy dalej prowadzić ten wywiad, ale w innej części. Dziękuję. Dlaczego tam pojechaliśmy? Kto to zorganizował? Proszę Państwa, to zorganizowała grupa pana Piotra Rybaka. Również byliśmy tegoż dnia 9 o godzinie 9:30 w Oświęcimiu. Złożyłem jako prezydent II Rzeczypospolitej na uchodźstwie wieniec właśnie w Oświęcimiu. Właśnie tam, gdzie zabijano Polaków i nie tylko Polaków. Ale co mnie najbardziej zdenerwowało, tam jest 5 masztów. Tak. A flaga jest tylko jedna na środkowym, tak. Flaga izraelska. Tak, to jest na filmie, nagrano, jak Państwo widzicie, to widać ją bardzo wyraźnie. Pytam się, dlaczego? Tam chociaż powinna być obowiązkowo polska flaga. Z prawdziwym pośrodkiem. Po środku. Nie tak jak teraz ta stoi. No oczywiście po środku. No po środku teraz jest izraelska flaga. Ale zostawmy tą flagę. Ale wróćmy tylko do tej jednej flagi izraelskiej. Dlaczego? Mówi się powszechnie, że Oświęcim jest własnością państwa Izrael. Proszę Państwa, ja się zastanawiam nad tym, czy to nie jest prawdą. Ale po rozmowach z personelem hotelu, nie tylko jednego, bo wielu, tak, bo później tak. Sprawdzaliśmy tę sytuację. Panie sprzątaczki w hotelu. Panie sprzątaczki w hotelach. Proszę Państwa, co mnie uderzyło, spaliśmy w jednym z hoteli. No i ja należę do ludzi, którzy chcą wiedzieć więcej. Jedna osoba, czy dwie, czy trzy w danym hotelu dla mnie nie jest zbyt wiarygodne. Udaliśmy się później do innych hoteli, rozmawialiśmy, bo był tak. Pan Aleks, z personelem.
Mam tu na myśli kelnerów, na myśli tych, którzy sprzątają ten hotel. Szanowni Państwo, to nie wiem, jak tu zacząć, Panie Alesie. Czy to powiedzieć otwarcie, co... Bydło, no, zwykłe bydło. To gorzej jak bydło nawet. Proszę Państwa, jak można załatwiać się na łóżku, jak można załatwiać się do koszy, jak można to, co się nabrudzi, powiedzmy, załatwi na prześcieradłach, rozmazuje, później kładzie się na ścianę, na podłogi. Proszę Państwa, To robi młodzież z Izraela. Z Izraela, tak. Żeby się tu edukować. Edukować niby, że tacy Polacy i tak dalej, ale się okazało odwrotnie. Oni personelem poniżają, że oni są panami panów, jak to niektórzy pracownicy powiedzieli. Dewastują wszystko, nie umieją się zachować. To bydło to jeszcze tak gdzieś ustawić, to jakoś będzie, to nawet nie bydło jest, to są żmije, które brudzą, niszczą te hotele bardzo. Nie są ludzie zadowoleni tam, zwłaszcza personel. Są bezkarni, no bo bezkarni boją się, ci w hotelu boją się mówić, no bo stracą klientów. Chcieliśmy z nimi nagrać, to też tak, nie chcą, strach. Nawet proponowałem, żeby nagrać z dwoma paniami, że zamarzę twarz, głos zmienię, też absolutnie nie chciały, bały się. Tak, tak było, to jest prawdą. Proszę Państwa, jeżeli się wzywa policję tam, żeby zobaczyła te brudy, które są w tym hotelu po nich pozostawione, jak oni myją ręce przy śniadaniu sobie wodą, która jest do picia, to na podłogę leci, obrusami ręce wycierają. No, jak nazwać takich ludzi? Czy to są ludzie? Według mnie na pewno nie. Ale to jest wszystko kwestia edukacji, ponieważ oni mają propagandę w Izraelu, że to się działo w Polsce, w związku z tym kreuje się nienawiść do Polaków, do narodu polskiego, oczywiście. I oni to stosują się do tego, co im się wpaja w Izraelu. Ja myślę, że należałoby takich ludzi nie wpuszczać w ogóle. Ale jeszcze jedno, nawet jeżeli personel się poskarży, zadzwonią na policję, policja przyjeżdża, owszem, no musi przyjechać. No i cóż, patrzą i wychodzą, nie mówią. Wciągniemy w jakieś tam No bo tam jest zawsze dwóch ochraniarzy Mossadu też. Oczywiście, no i że mówię, tak. Że no albo i więcej, ich jest. Proszę Państwa, o czym to świadczy? To świadczy o tym, że władza na to zezwala. Bo i w normalnym państwie, cywilizowanym, gdzie byliby normalni ludzie... Dyplomatyczne konsekwencje by musiały być. Dyplomatyczne to tutaj może akurat nie, bo to nie jest dyplomacja. Ale jeżeli już Pan wspomniał o dyplomacji, to co ja bym uczynił na miejscu tych, co dzisiaj niby rządzą, trzymają władzę właściwie. Natychmiast bym zerwał stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Pani ambasador, bo tutaj nawet godziny nie była. To, co ona mówi, ona sama powiedziała w telewizji, że parę minut przed musiała, dostała telefon z Izraela, musiała powiedzieć o coś innego. Pouczona została, proszę Państwa. Tam też powiedziałem wcześniej już w tym filmie, co Państwo oglądacie, że twierdzi się, iż to są, są to polskie obozy zagłady. Otóż nie. Warto pojechać, posłuchać nawet przewodnika, który mówi. Tak. Niemiecki, mądry przewodnik. Bardzo mądry Polak. Przewodnik, Polak. Bardzo mądrze powiedział oficjalnie. Nie godzi się z tym, co powiedziała pani ambasador. Był bardzo oburzony. Ale cóż on może? On tam tylko pracuje. Czy to są obozy zagłady niemieckie? Tak. Była tam inteligencja polska, która miała rozbudowywać ten obóz. I rzeczywiście tam są budynki z cegły murowane. I to dość solidne. Bo jednostka wojskowa, natomiast inteligencja w sensie jako siła robocza. Jako siła robocza, tak. A później tam były ponoć baraki. Tam był jeden barak, widziałem, czy dwa baraki. Znaczy to dla żołnierzy niemieckich. Natomiast tak. Przez pierwszy rok czy półtora byli tam tylko i wyłącznie Polacy. Więc tak, przywłaszczanie sobie, że to jest jakieś żydowskie, to jest w ogóle jakaś bzdura. To jest absurd. To jest absurd. Ale taka jest propaganda izraelska i tą propagandę się szerzy w telewizji polskiej. Natomiast jak tam się jedzie, to się dowiaduje człowiek prawdy. Proszę Państwa, gigantyczne ilości wycieczek jest w Oświęcimiu. My byliśmy o 9 punktualnie wyszliśmy.
parking gigantyczny, nie było miejsca, gdzie zaparkować. To są gigantyczne ilości autokarów, nie licząc samochodów już osobowych i innych turystów, którzy odwiedzają to miejsce kaźni mordu narodów różnych obywateli całego świata. Żydów tam ponoć zginęło między 400 a 600 tysięcy. Taka była wypowiedź przewodnika, chociaż w niektórych pismach pisze, że około miliona, ale zostawmy to, bo nie wiemy. Być może nawet więcej, być może mniej. Nie wiadomo, ile Polaków zostało zabitych i ludzi innych narodowości. Szczegóły znają tylko archiwa moskiewskie, Rosjanie, którzy przejęli. Przejęli to i oni to już zabrali, te dokumentacje, więc bardzo dokładne wyliczenia są w Rosji. Może kiedyś Rosja ujawni całą prawdę o Oświęcimiu. I jeszcze, tam jest 47 pod takich obozów. Ja pamiętam, jak to powiedział przewodnik. Tych pod obozów koncentracyjnych. Tam roboczych. Roboczych. Ale oprócz tego tam robiono badania też na ludziach medyczne, różnego rodzaju inne sprawy. To jest bardzo nieprzyjemne, proszę Państwa. Naprawdę, jak się tam wchodzi, to człowiek wychodzi takim niespecjalnie dobrym humorem. To, co tam było zrobione, to jest makabra. Nie chcę o tym wspominać. To boli, po prostu boli. Dobrze. Coś na zakończenie? Tak. Szanowni Polacy, apeluję do wszystkich. Zacznijmy ratować naród polski i naszą ojczyznę. W chwili obecnej jest to olbrzymie zagrożenie. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Wiem, co mówię. Wiem, co robimy. I wiem, w jakim kierunku zmierza polityka Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję.